Präsident, verstehen Sie mich jetzt? Panie Prezydencie, czy pan mnie teraz rozumie? Herr Präsident, Sie haben die deutsch-polnischen Beziehungen jetzt sehr harmonisch, freundschaftlich, nachbarschaftlich beschrieben. Es gibt in Deutschland aber Sorge, dass jetzt im polnischen Parlamentswahlkampf gerade die PiS-Partei mit sehr antideutschen Gefühlen Wahlkampf machen könnte. Ist diese Sorge berechtigt? Und Herr Bundespräsident, es gibt in ganz Osteuropa, das haben Sie durch Ihre Gespräche wahrscheinlich auch gemerkt, schon Zweifel an der Verlässlichkeit Deutschlands. Sie haben jetzt eben betont, dass Deutschland ein verlässlicher Partner ist für Polen und für andere Osteuropäer. Aber was konkret könnte Deutschland noch tun, um dieses Vertrauen in Osteuropa wiederzugewinnen? Panie redaktorze, odpowiem na to pytanie tak. W każdym kraju są różne momenty. W krajach demokratycznych, demokratycznym krajem jest Republika Federalna Niemiec, Polska także jest krajem demokratycznym. Procesy polityczne biegną w jakimś sensie od wyborów do wyborów. Każda kampania wyborcza, a choć nieformalnie można tak powiedzieć, że w Polsce w jakimś sensie kampania wyborcza przed zbliżającymi wyborami, zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi w jakimś sensie już się toczy, rzeczywiście powoduje wzrost politycznych napięć, dyskusji politycznej, nieraz dyskusji bardzo żarliwej. W tych dyskusjach często używa się różnych argumentów. Na szczęście w demokratycznych państwach są również takie ważne organy państwa, ja bym powiedział nawet bardzo ważne organy państwa, które nie biorą udziału w kampanii, pozostają z boku od tego nurtu polityki, który toczy się w danym momencie tak szybko. Na pewno takimi właśnie podmiotami obecnie jesteśmy tutaj my z panem prezydentem. I rozmawialiśmy z panem prezydentem nawet nie tak dawno, nie dzisiaj, tylko w czasie naszego poprzedniego spotkania, że dużo się bardzo dzieje w tych relacjach i nie wszystkie głosy zawsze są takimi, jakimi my obaj chcielibyśmy słyszeć. Tak się dzieje często i w moim kraju, w Polsce, jak pan przed momentem wspominał, ale często tak się dzieje w Niemczech. Wystarczy też poczytać niemiecką prasę na przestrzeni ostatnich lat, żeby się o tym przekonać. Różne rzeczy się o Polsce tutaj pisało i o polskich władzach. I ja wtedy powiedziałem, panie prezydencie, zawsze pan prezydent do mnie mówił jedno, że my tutaj jesteśmy od tego, żeby budować dobrą relację pomiędzy naszymi narodami, że to jest nasz obowiązek jako prezydentów. Ja dokładnie się z tym zgadzam, całkowicie podzielam to zdanie. My prezydenci, którzy w wielu aspektach mamy rolę taką właśnie symboliczną, jesteśmy od tego, żeby budować dobrą relację. Jesteśmy czymś, co biegnie ponad bieżącą polityką. Realizujemy taką politykę, którą później odpowiedzialnie przekazuje się następcom. To jest być może właśnie bardzo charakterystyczny element urzędu prezydenckiego, że urząd prezydencki właściwie w każdym kraju ma istotną stabilność kontynuacji pewnej ogólnej linii politycznej. Znacznie większej kontynuacji, znacznie w większym stopniu kontynuacji niż to się dzieje w rządach, w których ugrupowania partyjne prowadzące je w krajach demokratycznych często się zmieniają. Rolą prezydentów jest rola stabilizacyjna i my, nie mam żadnych wątpliwości, z panem prezydentem, niezwykle doświadczonym politykiem, który przez wiele lat prowadził także sprawy zagraniczne Republiki Federalnej Niemiec, taką rolę dzisiaj także w polsko-niemieckiej polityce realizujemy i nie mam żadnych wątpliwości, jak pana prezydenta znam, że będziemy się starali ją realizować jak najlepiej. O tym zapewniam pana redaktora.